Dwa ostatnie mecze, ostatnie w rundzie przed podziałem punktów i przed rundą finałową, dwie wygrane i to dosyć wysokie. Co się zmieniło, że wasza gra się zmieniła, że zaczęliście wygrywać? Pa ne znam, sad nisam razmišljao o tome što se promijenilo. Uložili smo utakmicu isto kao i prije. Malo smo kao tim agresivnije pristupili tim utakmicama i iskoristili smo šanse koje su nam se ponudile u te dvije utakmice i uspjeli smo da ostvarimo te važne dvije pobjede. Miro, twoje bramki strzelone głową przejdą już chyba do historii. Jedni zastanawiają się, czy można grać głową lepiej niż ty. Inni zastanawiają się, czy potrafisz strzelać gole czym innym. Jak przekonasz naszych kibiców, że potrafisz? I kiedy to będzie? No dobro, zasad sam uspio da postignem 5 golova glavom, 2 nogom. U ataku sam jedino kada imamo prekide iz kornera i sa strane. Koliko bi malo imao više slobode, možda bi moguće da strelim i sa nogom, a ne samo glavom. Teraz macie dużo czasu przed rundą finałową. Pierwszy mecz gracie z GKS-em Bełchatów znowu w niedzielę. Jak wiemy, że nie mieliście jako takiego weekendu majowego. Jak wyglądają teraz treningi? Pa ja nie sam zadnia trzy treninga trenirao, imao sam małą powredu, pa nie sam gledao jak su bili treningi, ale my se moramo maksimalno pripremim za sljedeći meč, opet igramo sa Bełchatovom, bit će izuzetno teško, jer teško je pobijeti jednu ekipu dva puta za redom, tako da moramo biti maksimalno skoncentrisani. Cieszysz się bardzo dużą popularnością i dużą sympatią wśród naszych kibiców. Spodziewałeś się tego wcześniej? Pa nisam, imao sam i u prethodnim klubovima simpatije navijača, ali nigdje nisam doživio tako da mi skandiraju kao što se to dešlo tu u Krakovi. Da mi se dešava da čitav stadion mi pjeva moje ime i prezime, tako da ovdje je to najbolje izraženo bilo. Niedawno potpisałeś nowy kontrakt z Krakowią. Co spowodowało, że taka była twoja decyzja i jakie wiążesz nadzieje? Pa moje nadanje da ove godine izborimo opstanak u ekstraklasi, a sljedeće godine da pokušamo uz par pojačanja da napravimo nešto više što Krakovija kao klub zaslužuje i ti navijači da izborimo prvih osam i moguće da pokušamo da izborimo kvalifikacije za Ligu Evrope. Ali najvažnije ove godine da izborimo opstanak prvo.